dobrze, myślę, że już wszystko jest gotowe, także zaczynamy. Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym wykładzie. Jeszcze raz włączę prezentację. Myślę, że teraz wszystko widać, prawda? Dzisiaj, na dzisiejszym wykładzie będę chciał skończyć wreszcie historię źródeł prawa rzymskiego. Od tego zacznę. Myślę, że zajmie to nam jakiś, mam nadzieję, nie więcej niż kwadrans, a następnie przejdę do prawa materialnego, czy właściwych instytucji prawa poszczególnych i zaczniemy tak, jak to zresztą robi też nasz wzorzec, czyli jurysta klasyczny Gaius, od zdefiniowania osób, a potem zajmiemy się prawem, które dotyczy osób. Przy tej okazji również troszkę łamiąc struktury wykładu, który w zasadzie próbuje nie być anachronicznym, to znaczy próbuje opowiadać o prawie rzymskim, tak jak sami Rzymianie by o nim opowiadali, pozwolę sobie na drobne wprowadzenie problemu czynności prawnych i zdarzeń prawnych, bo nam się to przyda. Też przy okazji Państwa oczywiście informując, że to, co robię, jest zabiegiem na prawie rzymskim anachronicznym. Jak zawsze zapraszam do zadawania pytań czy przerywania mnie, gdybyście Państwo mieli jakieś wątpliwości albo chcieliście byście wyjaśnić. I jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, którzy są fizycznie obecni, a zwłaszcza tym, którzy mi się pokazują w kamerach, bo to daje dobry, no znacznie lepszy oddźwięk tego, co ja mówię. Czuję, że po prostu mówię do kogoś, a nie tylko do telewizora. No dobra, to było podsumowanie poprzedniego wykładu, gdzie postawiłem taką tezę dość łatwą, dość prostą do obrony, że prawo rzymskie jest prawem eksperckim. Pokazywaliśmy sobie, że trzon instytucji prawa rzymskiego, tych bardzo jego elastyczność zależy od, wywodzi się od olbrzymiej roli jurysprudencji w prawie rzymskim. Prześledziliśmy sobie na poprzednich zajęciach, jak ta jurysprudencja się rozwija. Do tego używaliśmy wizji Aldo Schiavone, przemian poszczególnych wizji prawnika od kapłanów przez republikańskich arystokratów poprzez wreszcie zawodowych nauczycieli prawa, przyjaciół cesarza, aż po urzędników cesarskich w późnej epoce prawa klasycznego. Pokazywaliśmy sobie, że formy działania jurysprudencji oczywiście się komplikują i ewoluują, ale co do zasady pozostają takie same, to znaczy tworzenie formularzy prawnych, zastanawianie się, odpowiadanie na pytania prawne, no i potem komentowanie tych już udzielonych odpowiedzi. Pokazywaliśmy sobie, jak jurysprudencja wpływa na tworzenie prawa przez urzędników republikańskich, przez przede wszystkim pretorów, ale też edylów kurulnych. Niektórzy z nich byli wybitnymi prawnikami, ale inni byli po prostu politykami, korzystali w związku z tym z mniej lub bardziej anonimowego zaplecza eksperckiego. Juryści potem nie tylko im pomagali, też komentowali edykty, więc mamy tutaj sprzężenie zwrotne. Wreszcie w czasach, od czasów pryncypatu po czas wczesnego dominatu, juryści jako urzędnicy cesarscy, jako pracujący w kancelarii cesarskiej, przy Radzie Przewodniczącym Cesarza, wreszcie prefekci pretorio, nadal prowadzą swoją działalność poradniczą, ale też przygotowują projekty aktów prawnych, przygotowują projekty konstytucji cesarskich i też jest autorytet cesarza wyjaśniają, a także pełnią funkcję jako sędziowie w procedurze extra ordinem, czyli mamy takie ogólną sieć zależności, która pokazuje, że gdzieś tam na różnych etapach tworzenia prawa, tego prawa, które jest trzonem, tych norm, które są trzonem prawa prywatnego, mamy działanie eksperckie. Przejdźmy teraz do tego, co się dzieje w tak zwanych czasach poklasycznych. Już
mówiłem o tym na naszym chyba pierwszym wykładzie źródłowym, że samo określenie czasopo klasyczne, czy nawet wulgaryzacja prawa, jak się czasem o tym okresie mówi, wskazuje nasze dość niechętne nastawienie do tego okresu. Uważa się, że prawo wtedy jest bardzo uproszczone, że się spłyca, że nie jest tak wyrafinowane, jak było we wcześniejszym okresie, jak sama nazwa wskazuje, klasycznym. Ale już te kilka tygodni temu mówiłem Państwu przy postawieniu ram periodycznych, mówiłem Państwu, że to nasze ocenienie tego prawa jakiegoś gorszego wiąże się z uprzedzeniem. To prawo nadawało się świetnie do czasów, w jakich było stosowane. Po prostu prawo klasyczne, tak zwane, było być może już zbyt skomplikowane, było zbyt wyrafinowane, było zbyt mnogie w stosunku do potrzeb zwykłego użytkownika prawa i te uproszczenia są naturalną konsekwencją podstawowej roli, jaką prawo ma, znaczy regulowania stosunków społecznych i handlowych w społeczeństwie. Podstawową cechą tego okresu poklasycznego jest przemiana, jeśli chodzi o źródła produkcji prawa. Właściwie mamy tylko jedno twórcze źródło prawa, to jest legislacja cesarska, nadal wydawana w formie tych czterech typów konstytucji, które żeśmy mieli, chociaż tak naprawdę mandaty też zaczynają odchodzić w niepamięć. Głównie mamy ogólne edykty, no i partykularne decyzje związane z procesem ekstraordynaryjnym, czyli odpowiedzi na pytania prawne, reskrypty oraz dekrety w konkretnych sprawach, które zawisły przed sądem cesarskim. Pojawia się nowy podział masy prawnej, który zastępuje dawne podziały na jus civile, jus honorarium czy jus gentium, jus vetus, to stare prawo republikańskie, w tym jurisprudencja, niewczesne prawo pryncypatu, i jus novum, czyli prawo nowe, to będzie przede wszystkim, to będzie normotwórcza produkcja cesarska. Pojawiają się wreszcie w tym okresie, one są dla niego charakterystyczne, próby uporządkowywania prawa. Po pierwsze, wydawane są kolejne konstytucje, które nazywamy zwyczajowo konstytucjami o cytowaniu. Pamiętacie być może pierwszą taką konstytucję znaleźliśmy w reskrypcie Hadriana już, czyli w wysokim prawie klasycznym, gdzie Hadrian pozwolił sędziemu iść za opinią jednego z uczonych prawników, gdyby przedstawiono sędziemu kontrastujące ze sobą rozwiązania prawne tego samego problemu. A w ciągu wieku IV wydawane są kolejne konstytucje porządkujące, które pozwalają cytować albo poszczególnych prawników, albo poszczególne dzieła poszczególnych prawników, wskazując również na jakąś hierarchię pomiędzy nimi. Myślę, że naprawdę nie ma znaczenia, byście o tym szczegółowo wiedzieli. Ważna pewnie jest tylko tak zwana konstytucja raweńska, czyli ostatnia próba uporządkowania jurysprudencji. To jest konstytucja wydana w roku 426 i która pozwala tylko na cytowanie pięciu autorytetów prawnych wymienianych z imienia w tej konstytucji, czyli Gajusa, Paulusa, Ulpiana, Modestynusa i Papiniana. Gdyby zdania tych jurystów się różniły, wtedy większość powinna przyjąć moc obowiązującego prawa, no, czyli jeśli wszyscy cała piątka wypowiada się o jakimś problemie, to wtedy większość z nich bierze górę, a gdyby głosy podzieliły się porówno, to wtedy miało przeważyć zdanie księcia jurystów Papiniana, później klasycznego jurysty Papiniana. Dopiero wtedy, gdyby głosy podzieliły się porówno, a Papinian nie wypowiadał się w danej mierze, sędzia odzyskuje swobodę decydowania i wyboru tego zdania, które mu się najbardziej podoba. Konstytucja zresztą nie funkcjonowała bardzo długo, dlatego że już w formie, w jakiej jest włączona do kodyfikacji teodozjańskiej,
roku 435-438 naszej ery pozwala się cytować nie tylko jurystów, nie tylko Wielką Piątkę, ale i tych, na których by się Wielka Piątka powoływała, a wiecie to już ze źródeł nielicznych, co prawda, ale które widzieliście w trakcie naszego wykładu, że wszyscy oni cytują swoich poprzedników, a zwłaszcza Ulpian ma taką manierę przywoływania największej możliwej liczby swoich antecedentów. W związku z tym w zasadzie konstytucja raweńska przestała de facto mieć jakiekolwiek znaczenie praktyczne. Próbuje się też porządkować prawo, tak porządkować jurysprudencję, o tym już mówiłem trochę w zeszłym tygodniu, powstają takie digesta czy epitomata, wyciągi, skróty, zestawienia z prac poczytnych, ważnych autorów, takie bryki można by powiedzieć. Ale próbuje się też porządkować prawo cesarskie, zbierając podręczne zbiory konstytucji. Dwie pierwsze kodyfikacje związane z imionami prawników aktywnych na dworze tetrarchów, na dworze Diokleciana, Gregorym i Hermogenianusem, Kodeks Gregorianus Hermogenianus, mają niewątpliwie charakter prywatny pierwotny, czyli są sporządzone na osobisty użytek, być może tych prawników, ale ich zbierają konstytucje cesarskie, ale ich przydatność, praktyczność powoduje, że prawdopodobnie były często kopiowane i z biegiem czasu uzyskują charakter quasi-oficjalny, to znaczy w kodyfikacji teodozjańskiej odnosi się wprost nazywając do kodeksu gregoriańskiego, hermogenianskiego, tak jak gdyby to były kodyfikacje oficjalne. Pierwsza zamierzona jako kodyfikacja oficjalna, z historią, którą dość dobrze znamy, z załączonej do istniejącej dzisiaj rekonstrukcji tego kodeksu aktów Senatu miasta Rzymu, który przyjął kodeks Teodozjusza, to jest kodyfikacja wydana w imieniu, na polecenie Teodozjego, zamierzająca zebrać konstytucję, uporządkować do czasów Teodozjusza. Przy czym wprowadzenie kodeksu teodozjańskiego nie zastąpiło kodeksu gregoriańskiego, hermogenianskiego, a z tej to przyczyny, że ten kodeks teodozjański, o ile rekonstrukcja jego na podstawie Brewelu, Mararyka pozwala nam zdecydować, przede wszystkim dotyczy prawa publicznego, przede wszystkim dotyczy, cała Księga XVI na przykład dotyczy wyłącznie kwestii kultu chrześcijańskiego. Jest trochę przepisów związanych z organizacją rodziny, na przykład czy spadkobraniem, ale one stanowią mniejszość i w związku z tym te inne zbiory nadal odgrywały istotną rolę. Równolegle od V wieku powstają tak zwane barbarzyńskie zbiory praw, czyli związane z inwazjami ludów, przede wszystkim o etnogenezie germańskiej na tereny imperium, przy czym trochę oni sami z siebie przychodzą do państwa rzymskiego, a trochę są zapraszani jako uczestnicy armii cesarskiej, które to zbiory porządkują i zbierają normy w zasadzie dla łacińskojęzycznej części poddanych poszczególnych królów germańskich. Przy czym znowu trzeba pamiętać, czyli dla Rzymian, no tutaj zasada personalności prawa miałaby pierwszorzędne zastosowanie, ale musimy pamiętać, że bardzo często łacina pomiędzy poszczególnymi państwami germańskimi jest językiem wymiany, tak? Oni wcale między sobą nie mówią jakimś tam swoim własnym narzeczu po burgundzku czy po wizygocku, tylko posługują się łaciną jako językiem komunikacji. W związku z tym te zbiory szybko stają się również pewnie stosowane wśród nie tylko rdzennych Rzymian.
Stają się również, i to jest chyba najważniejsze z naszego dalszego punktu widzenia, podstawą do dalszych wyciągów, zbiorów praw wczesno- i wysokośredniowiecznych tworzonych na szczątkach, na kamieniach Imperium Rzymskiego. Tutaj zwłaszcza różne teksty związane z powstałe na Półwyspie Iberyjskim są bardzo istotne, które się kontynuują właściwie do całkiem niedawnej historii prawa wprost z tej tradycji sięgając. Mamy zatem iberyjski kodeks Eurykianus związany z królem Eurykiem. Mamy potem Lex Visigotorum, kodeks Recivintusa, który potem jest recypowany w tak zwanym Fuero Juezgo Ferdynanda III Kastylijskiego. To w Iberii mamy edykt króla Teodoryka zawierający prawo rzymskie dla Italii. Mamy Lex Rona Visigotorum, zwana też czasem Brewarium króla Alaryka. To jest tak naprawdę uproszczenie, wyciąg z kodeksu Teodozjusza oraz z pewnymi nowelami i epitome Gai oraz sentencjami Paulusa. Także te teksty istnieją sobie, funkcjonują, one mają mniej lub bardziej oficjalne znaczenie, ale cel jest ich taki sam, po prostu w tej masie norm, braku centralnej kancelarii, nie bardzo wiadomo, jakie prawo stosować i w związku z tym próbuje się te zbiory tworzyć, żeby dać pewność prawa. Pyta Samuel, czy musimy znać nazwy barbarzyńskich kodeksów po łacinie. Nie, absolutnie nie. W ogóle nic nie musi znać po łacinie. Wystarczy, że myślę, że jeśli chodzi o egzamin, jeżeli padnie pytanie o okres poklasyczny, to wystarczy powiedzieć o tym, że są takie prądy kodyfikacji, że jeden z cech okresu poklasycznego jest próba porządkowania prawa i znajduje to wyraz w prawach również zbieranych przez królów, tak zwanych barbarzyńskich. Oczywiście najistotniejszą rolę w zamyśle kodyfikacji, w uporządkowaniu prawa ma Justynian. Nad nim się zatrzymamy troszkę dłużej, dlatego że dzięki niemu tak naprawdę Europa będzie później żyła prawem rzymskim, a też wschodnia część imperium w wersji tłumaczonej na grek. Justynian jest postacią niezwykle ciekawą i wydaje się, że jego status społeczny, jego pozycja urodzenia były nie za wysokie. Wywodzi się na pewno z milieu wojskowego. Związał się też z osobą, która tradycja chce widzieć jako osobę, jako kobietę lekkich obyczajów, Teodorą. Czy to prawda, czy nie, trudno powiedzieć, ale z całą pewnością Teodora też nie wywodzi się z arystokracji. Justynian, mimo tego swojego niskiego pochodzenia, staje się cesarzem, dlatego że jego poprzednikiem na tronie w Konstantynopolu był cesarz Justyn, który był jego wujem. No i dzięki koneksjom rodzinnym w którymś momencie Justynian wysunął się jako potencjalny następca Justyna. Justynian był niewątpliwie wizjonerem. On miał ogólny zamysł odnowienia, zjednoczenia imperium. Pamiętajcie, że kiedy dochodzi do władzy, to właśnie pół wieku wcześniej pada tak zwane Cesarstwo Zachodnie. Odoaker odesłał regalia Cesarstwa Zachodniego do Konstantynopola. To nie jest formalny akt zrzucenia panowania rzymskiego, tylko powiedzenia, że niepotrzebny jest jakiś taki marionetkowy cesarzyk w Rzymie. Odoaker będzie się podporządkowywał cesarzowi jednemu, temu, który rezyduje na wschodzie. Od strony wschodniej mamy rosnące zagrożenie perskie. Mamy trwające na łonie już nowej religii państwowej spory od dobrego wieku, spory chrystologiczne, które mocno ją dzielą. No i wreszcie kwestie prawa, które jest kompletnie nieuporządkowane. No i Justynian próbuje na tych wszystkich trzech polach doprowadzić do odnowienia imperium. Udaje mu się to nie za bardzo, ani z religią, ani z terytorium
nie wyszło mu w każdym razie trwale. Zresztą sam chyba nie był wybitnym wodzem, ale miał dość wybitnych wodzów wokół siebie, jak Belisariusza na przykład. Więc przynajmniej częściowo odzyskał kontrolę nad Italią, zabezpieczył się przed inwazją perską. Co do prawa, to kodyfikacja prawa Justyniana ma nie tylko wymiar praktyczny, ale też symboliczny. Tak jak patrzyliśmy sobie na genezę kodyfikacji 12 tablic, czy w ogóle kodyfikacji jako takiej, wiemy, że kodyfikacja jest aktem symbolicznym, aktem państwowym, aktem pokazującym siłę organizmu, w którym zaczyna obowiązkować. Cóż zatem Justynian postanawia? W roku 528 wydaje konstytucję Haque Necessario, czyli to, co konieczne, to, co wydaje się potrzebne, gdzie przedstawia zarys kodyfikacji. Kodyfikacja ma być wyważonym drogą pomiędzy tradycją a unowocześnieniem. Co do zasady, Justynian chce przywrócić blask dawnego Rzymu. Stąd też tekstem kodyfikacji pozostaje łacina, mimo że w samym Konstantynopolu pewnie po łacinie mówi swobodnie i posługuje się nią w piśmie również swobodnie, znakomita mniejszość ludzi. I w ogóle ciężar cesarstwa dawno już się przesunął na ziemię greckojęzyczne. Prokopiusz Cezarei uważa, że to wybór łaciny jako języka kodyfikacji związany jest z tym, że sam Justynian za bardzo po grecku nie mówił, jego greka miała być niedobra, ale myślę sobie, że jest to raczej akt symboliczny niż dla samego Justyniana praktyczny. Chodzi o to, żeby pokazać, że mamy silną kontynuację między tym nowym państwem Justyniana a dawnym Imperium Łacińskim. Z drugiej strony Justynian chce, żeby zebrane przez komisję kodyfikacyjną dawne prawa zostały dostosowane do otaczających go czasów. Pozwala zatem komisji kodyfikacyjnej zmieniać, unowocześniać, wyrzucać wszystko to, co niepotrzebne, usystematyzować, upraszczać dawne, skomplikowane teksty. Wreszcie, i to też jest związane z tą ideą symboliczną kodyfikacji, to on, czy autoryzowani przez niego urzędnicy, mają mieć monopol do tworzenia, interpretacji i nauczania prawa. Nie wolno będzie zatem uczyć prawa nigdzie poza dwoma stolicami oraz Berytem, sławnym swoją szkołą prawniczą, z której prawdopodobnie uczył Gajus. Nie wolno praw tych nowo zebranych interpretować, czy też ich przepisywać na nowo. Samo prawo ma być tak ułożone, żeby było zrozumiałe bez potrzeby dalszej interpretacji. Jak rozumiecie, to jest zresztą topos, który się powtarza w różnych innych pomysłach kodyfikacyjnych. Powrócą do tego kodyfikatorzy czasów oświecenia i wieku XIX, taka idea, że spisanie, usystematyzowanie prawa uczyni je zrozumiałym. Wiecie doskonale już, choćby po tych kilku miesiącach pobytu na Wydziale Prawa, że no, to się po prostu tak nie da. Prawo możemy starać się, żeby było jak najbardziej zrozumiałe, ale nie da się go utworzyć w sposób zupełny, pełny i niesprzeczny, po prostu dlatego, że w samej naturze prawa jest pewna kontrowersja, a tym bardziej takiego prawa jak prawo rzymskie. Już w 529 roku, wiemy to z papirusu, który macie na slajdzie, to jest karta z kodeksu papirusowego zawierająca indeks do tak zwanego starego kodeksu, zostaje wydana pierwsza część kodyfikacji, zbiór konstytucji cesarskich podzielony na 12 ksiąg, w każdej księdze były szczególne tytuły, usystematyzowanych wedle z góry założonego projektu. To jest zupełnie niesamowite,
tylko rok pracy, żeby zebrać te wszystkie konstytucje, otwiera różne hipotezy badawcze, jak to było możliwe. Powszechnie uważa się, że kodyfikacja justyniańska, wbrew temu, co Justynian sam twierdzi, nie odbywa się w oderwaniu od jakichkolwiek innych prac wcześniejszych, że kodyfikatorzy muszą się posługiwać jakimiś wcześniejszymi prywatnymi zbiorami konstytucji. Po wydaniu pierwszego kodeksu, czyli zbioru konstytucji, kolejny akt Justyniana De Auctores, autorytetu boskiego autorytetu, czy autorytetu Boga, skoro Bóg nam tak polecił, w 530 roku zostaje powołana kolejna komisja, która ma tym razem wybrać to, co jest najlepsze, najważniejsze w jurysprudencji, w pracach od jurysprudencji właściwie okresu klasycznego, czyli od pierwszych lat pryncypatu po Modestyna i Ulpiana. Są pewne fragmenty z późniejszych prawników Hermogeniana również cytowane. A właściwie nie ma w digestach jurystów republikańskich. Jedyny cytowany wprost to Alfenus Varus, no ale on żyje na krawędzi epok. I znowu komisja ma w 50 księgach, przygotowuje opis całego prawa, wycinając te informacje z wcześniejszych pism jurysprudencjalnych. Znowu, jak to się udało, trudno powiedzieć. Justynian w konstytucji Tanta, która wprowadza digesta justyniańskie do obrotu, chwali się, że komisja przeczytała 2 miliony linii i je ze sobą zestawiła to, co najważniejsze. To jest robota zupełnie tytaniczna. Jeśli założymy niewielką ludzką siłę komisji, znowu podejrzewa się, że mogły istnieć jakieś wcześniejsze zbiory, wypisy, zestawienia, z których kompilatorzy korzystali. Powszechnie przyjęta teoria niemieckiego pandektysty Blumego z lat wczesnych XIX wieku sugeruje, że komisja podzieliła się na podkomisje i te podkomisje zajmowały się masami jurysprudencjalnymi, które dotyczyły odpowiednio pism Papiniana i z nimi związanego tekstami, masę tak zwaną sabiniańską, czyli to byłaby komentarze do Jus Civile, generalnie rzecz biorąc, bo Sabinus napisał komentarz do prawa cywilnego, który potem był szeroko komentowany przez jurysprudencję późniejszą, klasyczną. Potem komentarze do edyktów i wreszcie czwarta masa, do której wrzucono by resztki niepasujące do reszty. Ta teoria Blumego została zbudowana na podstawie dość szczegółowej analizy systematycznej poszczególnych tytułów digestów. I my rzeczywiście widzimy, że mamy tam najpierw fragmenty pochodzące z Otce Papiniana i z jego tak zwanej z masy papiniańskiej, potem fragmenty sabiniańskie, potem edyktalne i wreszcie części appendixowe. Ostatnia może rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to nasz stosunek do digestów, no mianowicie my sobie doskonale zdajemy sprawę, Justynian tego zupełnie nie ukrywa, że mamy w tekście przechowanym daleko idące zmiany. Te zmiany, które miały uwspółcześnić tekst jurysprudencyjny, żeby był on dobrze stosowalny w wieku VI. Czyli mamy różnicę w najlepszym wypadku przynajmniej 3 wieków pomiędzy chwilą napisania tekstu zacytowanego w digestach, a czasem, kiedy ten tekst digestów będzie rzeczywiście stosowany. Zmiany w tekstach klasycznych, często bardzo daleko idące, to znaczy nie tylko uproszczenia, wycięcia, sklejenia tekstów, które niegdyś ze sobą nie były powiązane, ale nawet tak daleko idące jak usunięcie przeczenia albo dodanie przeczenia w niektórych sytuacjach, albo usunięcie całych instytucji prawnych, które się zdezaktualizowały, nazywają się powszechnie interpolacjami. I
Dzisiaj, bo właściwie od prawie półtora wieku, kiedy zdajemy sobie sprawę z bardzo dobrze z istniejących interpolacji w tych tekstach klasycznych, duża część wysiłku badawczego idzie w zidentyfikowanie tych zmian poklasycznych w tekstach klasycznych, po to, żeby odtworzyć, znowu zgodnie z tą pasją naukową uprawianą z uprzedzeniem, to prawdziwe, najlepsze, klasyczne prawo rzymskie. Interpolacyjny akt, zwany tak od rozprawki von Gadewica, czyli polowanie na interpolację, dosłownie z tłumaczenia, ten niemiecki termin znaczy, w pandektach, w digestach, stał się postawą badawczą mniej więcej od czasów I wojny światowej, aż po lata pewnie 50-60 zeszłego stulecia. W zasadzie stał się też dobrą wymówką do tego, żeby pokazywać, czy propagować wizję prawa rzymskiego, jaka niekoniecznie wynikała z tekstów, ale jaką mieli poszczególni badacze czy badaczki. Wystarczyłoby tylko, żeby coś nie pasowało do tej wizji, by określić taki tekst jako tekst interpolowany i nawet tak daleko idące stosowane były zabiegi, jak odrzucenie autentyczności w ogóle całego tekstu. Tutaj zresztą nauka prawa rzymskiego nie stoi w izolacji. Interpolacji poszukuje się w tekstach literackich, poszukuje się w tekście, bo ja wiem, biblijnym. I cechą bardzo charakterystyczną dla tej wczesnej epoki interpolacjonizmu jest niezwykły krytycyzm w podejściu do tekstu. Dzisiaj ten krytycyzm raczej zarzucamy, no częściowo dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że to mit, by uważać, że prawo klasyczne miałoby być jakimś szczególnie kryształowo doskonałą tworem. A niektóre zarzuty interpolacji opierają się na tak błahych argumentach, jak to, że łacina danego fragmentu nie jest najlepszej próby. No ale jest też drugi argument, który pewnie nas od interpolacjonizmu nieco odsuwa. Łatwo go będzie zrozumieć, kiedy po tym przykładzie, który przed chwilą powiedziałem, łacinie najwyższej próby. No my znamy niestety dużo gorzej łacinę niż jeszcze nasi nauczyciele i nauczyciele naszych nauczycieli. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć w większości przypadków, stwierdzić, że tekst dany nam nie pasuje, bo brzmi źle po łacinie. No to zmiana, która się dokonała w edukacji w całej Europie zresztą, jest taka, że łacina nie jest naszym pierwszym językiem, nie jest naszym pierwszym językiem badawczym i stąd pewnie też mamy mniejsze wyczulenie na interpolację. No dobrze. Po wydaniu digestów, czy wraz z wydaniem digestów, Justynian zleca również przygotowanie podręcznika dla studentów. Myślę, że warto sięgnąć do konstytucji wprowadzającej instytucję Justyniana, bo ona nam pokazuje bardzo ładnie, jaki jest dokładnie zamysł, symbolizm i przeznaczenie całej pracy kodyfikacyjnej. Cesarski majestat winien być ozdobiony nie tylko orężem, lecz także uzbrojony prawami, aby zarówno czas wojny, jak i pokoju rządzić się mógł należycie i by princep rzymski był zwycięzcą nie tylko w potyczkach z wrogami, lecz także usuwając niesprawiedliwości podłych prawnymi środkami i by triumfował tak nad zwyciężonymi wrogami, jak najbardziej prawu oddany. A że wszystkie już ludy rządzą się prawami przez nas ułożonymi lub ogłoszonymi i skoro najświętsze konstytucje zostały uprzednio pomieszane, doprowadziliśmy do świetnej harmonii w kodeksie i kiedy już rozciągnęliśmy naszą troskę nad niezmierzone tomy dawnej mądrości, czyli prace jurysprudencjalne zabrane w digestach i beznadziejne dzieło, jakby przez środek głębi idąc za przyczyną niebios, ukończyliśmy, gdy już to wszystko zostało dokonane z Bożą pomocą, przywołaliśmy Trybonianę, Teofila i Doroteusa i zleciliśmy, by z mocy naszego autorytetu i naszej inspiracji ułożyli instytucję, podręcznik, tak byście mogli poznawać kołyskę prawa nie z dawnych opowieści, lecz brać ją z cesarskiego blasku i tak by
uszy, jak i dusze wasze nic nie przyjęły, nic nieużytecznego i nic błędnie przedstawionego, lecz tylko to, co w tych sprawach obowiązuje. Poprzednikom, czyli poprzednim studentom prawa, przypadało dopiero po 4 latach czytać konstytucje cesarskie. Wy zaś poznajecie już na początku, wyróżnieni takim zaszczytem i dotknięci takim szczęściem, że początek i koniec waszego wykształcenia pochodzi z ust cesarza. Kiedy więc te instytucje zostały ułożone z wielu starożytnych instytucji, a przede wszystkim z prac naszego Gajusa, tak instytucji, jak i praktycznych porad prawnych na co dzień oraz innych licznych komentarzy, trzej wymienieni mężowie nam je przedstawili, przeczytaliśmy je i poznaliśmy i nadaliśmy im moc najpełniejszą naszych konstytucji. Czyli jest to jedyny w historii prawa podręcznik prawa, który jednocześnie jest obowiązującym aktem prawnym i który się powołuje jako akt prawny. To zwłaszcza widać w komentarzach średniowiecznych scholiastów, którzy przywołują fragmenty instytucji. No i na koniec proszę to sobie przetworzyć i przyjąć również do siebie jako życzenie od Justyniana do wszystkich studentów i studentek prawa powszechczasy. Przyjmijcie zatem te nasze prawa z największą ochotą i żarliwą pilnością, abyście i wy sami wykazali się takim wykształceniem, byście mogli żywić najpiękniejszą nadzieję, że po dokonaniu całego studium prawa będziecie mogli rządzić naszą Rzeczypospolitą w częściach wam powierzonych. I tak właśnie Justynian do tych studentów pierwszego roku prawa się zwraca, czyli również do was. Co dalej? Justynian zauważa, że stary kodeks może być jeszcze ulepszony i stąd w 534 roku zostaje wydana nowa wersja kodeksu, kodeks novus, zawierający kolejne konstytucje cesarskie, ale też wprowadzający zmiany w systematyce poprzednich tytułów. Dzięki temu papirusowi oksyryńskiemu, który wam pokazywałem wcześniej, wiemy, jakie są różnice między pierwszą i drugą redakcją kodeksu. No ale nadal również produkuje prawo. Kolejne reformy, kolejne konstytucje będą zebrane już po jego śmierci i włączą konstytucję nie tylko jego, ale również konstytucję jego następcy Justyna II w tak zwany zbiór nowel. Nowele to są nowe konstytucje dosłownie. To nie była nigdy część formalna kodyfikacji justyniańskiej, no ale w średniowieczu zostaje jeszcze wzbogacona w Libri Feudorum, w konstytucję cesarzy rzymskich narodu niemieckiego i staje się jedną z 4 formalnych związanych części tak zwanego Corpus Juris Civilis. Jeszcze za życia Justyniana, za jego zgodą, bo to jest jedyna rzecz, na którą on się zgodził, dokonano przepisania część lub całości digestów przede wszystkim, ale też części konstytucji cesarskich na Grekę. Prawdopodobnie Teofil, choć nie mamy wielkiej pewności, czyli sam autor instytucji Justyniana parafrazuje je na Grekę. No i te teksty zaczynają krążyć w języku greckim również. Bardzo często widać, że autorzy parafraz greckich mogą korzystać ze źródeł szerszych niż tylko sama kodyfikacja justyniańska. Czasem znajdujemy tam informacje, które, bo ja wiem, digesta nie przekazują. I te wszystkie zgrecyzowane wyciągi z kodyfikacji justyniańskiej stają się obowiązującym prawem Cesarstwa Wschodniego, będą zbierane w takim zbiorze w VIII-IX wieku ustaw królewskich, bazylika, ale też zaczynają funkcjonować jako prawa rządzące Kościołem Wschodnim, zwanym od 1054 roku Kościołem Prawosławnym, ortodoksyjnym, w postaci nomokanonów, czyli reguł prawa kanonicznego. W tej postaci do dzisiaj kodeks, część kodyfikacji justyniańskiej rządzi, jest stosowana jako prawo wewnętrzne kościoła ortodoksyjnego, kościoła wschodniego. Co się dzieje potem na wschodzie, to do momentu zdobycia Konstantynopola przez Turków te prawa funkcjonują jako prawo państwowe, ale również dalej Turkowie zachowują prawo greckie, w tej greckiej szacie prawa justyniańskiej jako prawo stosowane dla ich
greckojęzycznych poddanych i dopiero zastępuje je kodeks cywilny grecki XIX-wieczny, wydany po odzyskaniu przez Grecję państwowości pod rządami niemieckiej dynastii. Z kolei na zachodzie, jak wiecie, najpierw odrodzenie karolińskie, a potem powstawanie uniwersytetów przywraca kodeks Corpus Juris Civilis powszechnemu stosowaniu, no i dalej oddziaływa na tradycję prawną do właściwie wieku kodyfikacji, o czym już mówiłem w naszym pierwszym wykładzie. Obiecałem, że to rozwinę, ale ponieważ sporo czasu nam zajęło przejście aż do tego chwili, to może już tego nie będę robił, tylko polecę Państwu naprawdę głębokie w tej podręczniku Trojaczków opracowanie problemu translacji Corpus Juris Civilis po czasy dzisiejsze. To jest to naprawdę dobrze napisane i myślę, że w zupełności wystarczy, zwłaszcza, że pomoże Wam też przygotować się do tego drugiego przedmiotu ewolucji prawa, historycznych ewolucji prawa, nie tylko prawa rzymskiego i tradycji. Na sam koniec, może nie będę już tego dokładnie opisywał, taki schemat źródeł prawa rzymskiego, czy historii źródeł prawa rzymskiego, może komuś to pomoże się uczyć, jak one się poszczególne źródła prawa rozwijają, jak się tworzą. Jak widzicie, rzucone jest to na funkcjonowanie procesu najpierw legislacyjnego, potem formułkowego i wreszcie kognicyjnego z podziałem na poszczególne części periodyzacji prawa rzymskiego, ale rzecz jest znowu poniekąd umowna, a ma być dla Was pomocą, a nie ograniczeniem w uczeniu się prawa rzymskiego. No i wreszcie ostatnia rzecz, pozwolę sobie tak pół żartem o niej opowiedzieć, to jest przejęcie uniwersytetów, czy przejście prawa na uniwersytety, uczenie się prawa. To, co Państwo macie przed sobą, to jest zdjęcie z Google'a późnoantycznego Uniwersytetu w Aleksandrii. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś tam może był, ale w samym centrum dzisiejszego miasta zachowana jest część starożytna, późnoantyczna, ona się nazywa Komeldika i jest ona związana z naszą archeologią śródziemnomorską, bo to właśnie została odkopana najpierw przez Michałowskiego, a potem przez kolejnych jego następców. W czasach Michałowskiego i chwilę później odkryta była ta struktura, którą widzicie u samego dołu slajdu, taki rodzaj, widać chyba, teatru z czymś rodzajem sceny i siedziskami. Będzie go lepiej widać na tym zdjęciu, które tutaj widzicie po prawej stronie u góry. To był prawdopodobnie Odeon, czyli miejsce do odgrywania i słuchania muzyki, a potem zapewne również siedziba Rady Miejskiej Aleksandrii, Bule. Całkiem niedawno, 15-20 lat temu, Grzegorz Majcherek, który jest obecnie szefem tych wykopalisk, odkrył w tej samej linii, gdzie stał sobie Odeon, te prostokątne struktury. Widzicie je na slajdzie po lewej stronie, one idą wzdłuż ulicy, takie są pokoje i potem pod kątem prostym mamy też kolejny zestaw takich sal. Widać je lepiej na tych slajdach. To są, proszę Państwa, sale wykładowe, czyli to, co kiedyś było siedzibą Bule Aleksandryjskiej, Rady Miasta, stało się miejscem, w którym byśmy dzisiaj się znajdowali, gdyby nie pandemia, czyli audytorium maksimum tego uniwersytetu, a poszczególne sale, ich tam jest kilkanaście, chyba teraz 18 jest znalezionych, służyły do wykładania, w tym wykładania prawa. Bo wbrew zakazowi Justyniana, i to jest cały morał, który należy z tego wyciągnąć, nadal uczono prawa nie tylko w trzech miejscach, na których on zezwolił, ale również na
w tych fundacyjnych, prywatnych, miejskich uniwersytetach. I ta wiedza prawnicza, którą próbował okiełznać, żyła sobie również zupełnie swoim życiem. A całą historię wam opowiadam dlatego, że również dlatego, że swego czasu ktoś żartem powiedział, że od czasu, kiedy odkryliśmy my, czyli Grzegorz Majcherek, Uniwersytet w Aleksandrii późnoantyczny, to w Polsce staniemy się nie tylko najlepszym uniwersytetem, ale również najstarszym, ponieważ możemy wprost wyciągnąć naszą tradycję, historię do tego miejsca w późnej starożytności. Przejdę teraz do drugiego tematu, który chciałbym dzisiaj poruszyć, mianowicie zajmę się omawianiem problemu prawa osobowego i kwestii nawiązywania stosunków prawnych. Oczywiście będziemy patrzeć na osoby jako podmioty prawa, zastanowimy się, kim są osoby w ogóle, co to jest osoba, zastanowimy się, jakie są czynniki określające jej status. Pewnie uda nam się jeszcze dzisiaj powiedzieć o osobach prawnych przy tej okazji. To nie jest termin rzymski, ale na rzymskich źródłach został on zbudowany. No i wreszcie być może wprowadzimy sobie również pierwsze klasyfikacje osób wedle prawa rzymskiego, dwie podstawowe pomiędzy wolnych i niewolników i obywateli i nieobywateli. No dobrze, zacznijmy od tego, co to jest osoba. Wydaje się, że można by powiedzieć to w sposób bardzo prosty. Osoba to jest każdy człowiek, tak? Ale pytanie, czy każdy człowiek jest jednako podmiotem prawa, czyli czy każdy człowiek może być podmiotem praw i obowiązków? Dla nas dzisiaj jest to oczywiste. Każdy człowiek będzie takim czynnikiem, któremu przysługują prawa i również obowiązki, no ale w minionych czasach, w społeczeństwach opartych na nierównościach, niektórym ludziom odmawiano przymiotów osoby. Byli to przede wszystkim niewolnicy. Ale również w niektórych sytuacjach osoby pozbawione na przykład kategorii obywatelskiej. Kiedy powstaje osoba, kiedy zatem nabywa się osobowość prawną i kiedy ona ustaje? To są dwa momenty zakreślone przez czynniki biologiczne. Tutaj można powiedzieć, że prawo naturalne, rozumiane jako prawo przyrody, pomaga nam je określić, no, narodziny i śmierć. Wyjątkowo, i tutaj pewnie wchodzimy w, chcąc nie chcąc, w debatę, która się ostatnio bardzo burzliwie w Polsce toczy, przyznaje również prawo prywatne osobowość prawną temu, który by się miał urodzić, nasciturus. Nasciturus to dosłownie znaczy osoba, to ten, który ma się urodzić. I przy czym nie ma to nic wspólnego z ochroną, brakiem ochrony płodu w łonie matki, życia poczętego, dziecka nieurodzonego. Widzicie Państwo, że umyślnie używam skrajnych terminów, żeby pokazać, że nawet nasz język stawia nas w jakimś tam miejscu w tym sporze toczącym się. Nie jest to moim celem. Ja jestem wyłącznie zainteresowany stwierdzeniem, co widziało rzymskie prawo prywatne. A rzymskie prawo prywatne w znanej paremii przypomina, że ilekroć toczy się postępowanie co do korzyści mającego się urodzić, uważa się go już za urodzonego, pod warunkiem, że urodzi się żywy. Czyli można na przykład ustanowić nienarodzone jeszcze osobę, tej, której jeszcze nie ma realnie, spadkobiercą, ale stanie się ona spadkobiercą tylko pod warunkiem żywego urodzenia. Można przyznać jakieś prawa majątkowe temu, który się jeszcze nie urodził, znowu one się będą realizować dopiero w sytuacji urodzenia. To nie wskazuje w żaden sposób na ochronę lub nie ciąży, życia płodowego, czy też nienarodzonych dzieci,
tu znowu umyślnie używam różnych terminów, żeby pokazać, że język stawia nas w tym sporze, a jedynie mówi o uprawnieniach majątkowych potencjalnie nabywanych. Jakie są wreszcie rodzaje osób? No, są te osoby, które znamy doskonale, czyli osoby fizyczne, ludzie, innymi słowy, ale również pojawiają się osoby prawne, czyli takie instytucje, takie formy, które mają pewne cechy osób, czyli przysługują im prawa i obowiązki. Albo przysługują im prawa i są obciążone obowiązkami, natomiast nie są żyjącymi osobami. Za chwilę do tego tematu powrócę. Kim oni są? Znaczy, skąd one się biorą? To jest termin ukuty prawdopodobnie dopiero w pandektyce niemieckiej przez Heisego w roku 1907, który by pokazywał, że pewne zbiory ludzkie mogą mieć cechy podobne do osób fizycznych, to znaczy mieć majątek, no i co z tego wynika również zarządzać tym majątkiem, czy możemy się zastanawiać nad tym, jak tym majątkiem mogłyby zarządzać. Zazwyczaj tradycyjnie mówi się o tym, że osoby prawne wywodzą się z pewnych rzymskich urządzeń, ale tak naprawdę prawo rzymskie nigdy definicji osoby prawnej nie sporządziło, nigdy też nie odnosiło się wprost do tych tworów jako równoważnych bytów w stosunku do prawdziwie żyjących ludzi. Te rzymskie namiastki osobowości prawnej to zbiorowości miejskie, municipia czy kolonie, to zbiory, stowarzyszenia osób, kolegia, sodalitas, to skarb państwowy, fiskus, to wreszcie, i to chyba najbliżej tej koncepcji późniejszej osób prawnych, pobożne sprawy, klasztory, gminy, diecezje, probostwa, bractwa, ochronki i tak dalej, czyli zbiory osób wyposażone w majątek, które tym majątkiem zarządzają. Nie ma bardzo dokładnych, jednoznacznych reguł dotyczących tych tworów, dlatego że one nigdy nie zostały zindywidualizowane. Ale jedna z takich stosowanych często, może jako reguła kierunkowa, a nie reguła powszechnie obowiązująca, to ta, która mówi, że to co najmniej trzy osoby tworzą zgromadzenie, stowarzyszenie czy asocjację, teres faciunt collegium. W każdym przypadku powstaje problem reprezentacji. Kto w imieniu nieistniejącej wszak realnie osoby może wyrażać jej wolę? No i stąd zdjęcie, które macie na slajdzie, to jest jeszcze nierozebrana ruina klasztoru Del Bahari w dolinie nad Nilem, którą dzisiaj, jeśli wrzucicie w internet, to pewnie znajdziecie przepiękne zdjęcia zrekonstruowanej praktycznie całkowicie świątyni miliona lat królowej, króla Hatshepsut, czyli tej kobiety faraona z czasów nowego państwa. No właśnie, jak zarządzać czymś takim, co ma swój majątek, co otrzymuje darowizny, co otrzymuje spadki, klasztor, kto to ma zrobić? No i w poszczególnych sytuacjach indywidualnie się problem reprezentacji ustala. W przypadku klasztorów to będzie przeor z ekonomem, a w przypadku diecezji biskup z ekonomem, a w przypadku stowarzyszenia takiego jak Sodalitas, jakichś rzemieślników, to będzie, czy kolegium rzemieślników, to będzie jego rada i tak dalej, i tak dalej. Nie ma w każdym razie ogólnych reguł. To dopiero się wykształcą w stosowaniu prawa rzymskiego w wiekach nowożytnych, w czasach nowożytnych, wraz z pandektystyką i z powstaniem czy utworzeniem tej idei osoby prawnej.
Zresztą ciekawe, że niektóre ustawodawstwa, taka jak oparte na prawie natury, jak kodeks Napoleona, w ogóle nie uwzględniają tego typu tworów pierwotnie i dopiero powstają one wskutek jurysprudencjalnego stosowania prawa przez sądy. Pojawia się pojęcie osoby moralnej, person moral, ale też tak pół żartem wybitni francuscy prawnicy jak Gaston Jezy mówią, że nigdy nie jedli obiadu, czy w innej wersji nigdy nie jedli śniadania z osobą prawną, w związku z tym należy jej odmówić cech osobowych. To dyskusja, która może się wydawać kompletnie absurdalna z naszego punktu widzenia, ale ma ona wbrew pozorom praktyczne przełożenia. Na przykład w 2018 roku sąd kasacyjny, czyli Sąd Najwyższy francuski, stwierdził, że o ile zgodnie z nowelizacją kodeksu francuskiego cywilnego każdej osobie przysługuje prawo do prywatności, o tyle ta każda osoba jest tylko osobą fizyczną, a nie osobą prawną. Chodziło to tam o spór toczony przez pewną piekarenkę, która chciała ograniczyć możliwość zamontowania kamer z kolei przez hotelik, który był naprzeciwko tej piekarni, mówiła, że narusza to jej prywatność jako piekarenki, w której by się zbierali ludzie. No i po dość długotrwającym procesie Sąd Najwyższy francuski, Trybunał Sąd Kasacyjny stwierdził, Kuta Kasacyjny stwierdził, że osobie moralnej nie przysługuje prawo do prywatności, ponieważ nie jest prawdziwą osobą, tak jak osoba fizyczna. Także te rozróżnienia mogą się wydawać takim liczeniem trochę aniołów na główce od szpilki, ale tak naprawdę mają daleko idące konsekwencje. Wracam do rzymskiej perspektywy prawa osób. Wychodzimy od pierwszego komentarza instytucji Gajusa, który dzieli całe prawo na to, które dotyczy osób, to, które dotyczy rzeczy i to, które dotyczy procesu, skarg. No i zajmuje się w pierwszej księdze tymi, którym prawo może przysługiwać, ale także tymi aspektami działania, tymi aspektami osób, które mówią o tym, jak mogą one ze swoich praw korzystać. Widzicie, to jest bardzo istotne rozróżnienie. Jednym aspektem naszego istnienia w obrocie prawnym jest przysługiwanie nam praw i obciążanie nas obowiązkami, a drugim aspektem jest korzystanie z tych praw, czy możliwość korzystania z tych praw, czy przyjmowanie na siebie obowiązków. Czyli jeden aspekt jest także aspektem biernym, mamy go po prostu dlatego, że jesteśmy osobami, a drugi jest aspektem czynnym, działamy dlatego, że mamy jakieś uprawnienia. I teraz pozwolę sobie na krótki ekskurs, który nam pozwoli to, co dalej, lepiej przygotować i uporządkować. Otóż musimy się w ogóle zastanowić nad tym, jak powstają stosunki prawne. Pierwszym elementem, o którym powiedzieć musimy, i znowu to nie Rzymianie, to wszystko, co ja teraz opowiadam, jest dorobkiem XIX-wiecznej niemieckiej pandektystyki, znowu podwaliny pod to kładzie jeszcze tak naprawdę niemieckie oświecenie. Nettelblatt, uczeń Wolfa, ale pełną terminologię tego wszystkiego wytwarza dopiero pewnie Heise i potem upowszechnia Savigny. Czyli pierwszą obserwacją tego, co się dzieje wokół nas, to stwierdzenie, że zdarzają się jakieś rzeczy. Tak? Coś się dzieje, pada deszcz, rosną drzewa, przychodzi pandemia, ktoś umiera, ktoś się rodzi, zdarzył się wypadek samochodowy i tak dalej. Zdarzenia. Tylko niektóre zdarzenia, choć pewnie wiele z nich,
mają znaczenie prawne, czyli wywołują jakieś skutki prawne. To są zdarzenia prawne. No i teraz wszystkie te, które wymieniłem przed chwilą, w zasadzie zakwalifikowalibyśmy jako zdarzenia prawne, zwłaszcza śmierć, urodzenie, przyjście pandemii, wypadek samochodowy. To, czy spadnie deszcz, czy nie, no to trochę zależy. Może mieć relewancję prawną, może mieć znaczenie prawne, albo nie. No, może na przykład przynieść taki deszcz istotne straty, które wymuszą zastosowanie polisy ubezpieczeniowej, albo, bo ja wiem, opóźnią wykonanie umowy w sposób prawny lub bezprawny, w związku z tym będą miały wpływ na relacje prawne. Dalej, wśród zdarzeń prawnych wyróżnia się te, które są związane z wolą człowieka, te, które podejmujemy my, świadomie. I to są działania. Czyli niektóre zdarzenia to są zdarzenia związane z aktywnością ludzką i to są działania. No i dalej już łatwo się domyśleć, że mamy działania, które są prawnie dozwolone i prawnie niedozwolone. Te prawnie niedozwolone to są, najczęściej będziemy je klasyfikować jako delikty. Będą się z tego na przykład rodzić obowiązki odszkodowawcze, wypadek samochodowy, jeśli pobijemy kogoś, obrazimy, tak? To jest działanie niedozwolone, powodujące skutki w prawie cywilnym i nie tylko. A dozwolone to są czynności prawne, czyli działania, które świadomie kształtują w dopuszczalny sposób naszą pozycję prawną. Oczywiście teraz interesują najbardziej. Czym są czynności prawne? Rzymianie w ogóle nie mieli tego pojęcia. Owszem, posługują się oni terminem negotium, to znaczy czynność, działanie właśnie, najczęściej w połączeniu z czasownikiem gerere, czyli prowadzić działanie, albo contrahere, zawiązywać jakieś działanie. Natomiast nie przydają temu terminowi jakiegoś znaczenia absolutystycznego. To dopiero Nettelblatt pod koniec XVIII wieku ukuwa pojęcie rechtliches Geschäft, czyli prawne działanie, z takim właśnie nakierowaniem, jak prawne działanie, czyli to, co świadomie, w sposób dozwolony będzie zmieniało naszą pozycję prawną. Heise i potem von Savigny popularyzują to pojęcie w tym już znanym niemieckim terminie, który potem oddziaływa na wszystkie inne języki prawne jako Rechtsgeschäft, czyli po prostu czynność prawna. Co jest elementem czynności prawnej, który świadczy o tym, że czynność prawna w ogóle istnieje? Mianowicie jest to akt woli, albo dzisiaj byśmy powiedzieli nawet bardziej specyficznie oświadczenie woli. A znowu, to jest analiza modernistyczna, analiza czasów nowożytnych, tego, co oczywiście gdzieś tam w prawie rzymskim istnieje. I dlatego wolno nam pewnie tych terminów anachronicznie trochę do prawa rzymskiego stosować, aczkolwiek musimy to robić z wielką ostrożnością. Co to jest moje oświadczenie woli? Jak ono się dokonuje? Na różne sposoby, w różnych sytuacjach. W jaki sposób należy oświadczyć wolę w danej czynności prawnej, to będzie nam mówiło o tym, jaka ta czynność prawna jest. Czy jest to na przykład czynność formalna, wtedy musimy oświadczyć naszą wolę formalnie, czy jest to czynność nieformalna w dowolny sposób. Czy mamy czynność abstrakcyjną, czyli taką, która oderwana jest od jakiegokolwiek celu, w jakim byśmy ją dokonywali, ważna jest tylko mocą samego aktu podjętego, czy też czynność oparta na przyczynie, przyczynowa, kauzalna, kiedy ta istotna przyczyna musi istnieć wcześniej. Będę do tych podziałów się odwoływał, ale przez poszczególne następnych odcinkach, ale na razie chciałbym się zatrzymać jeszcze nad jednym bardzo istotną obserwacją, a mianowicie co się dzieje wtedy, kiedy moja wola i sposób jej manifestowania są odmienne. Co wtedy, kiedy
na zewnątrz widać, że dokonuję jakiegoś aktu, na przykład wręczam ci przedmiot, który chciałbym ci sprzedać, ale w głębi serca myślę sobie, tak naprawdę nie chcę ci go sprzedać, tylko robię to wyłącznie dlatego, że mnie zmusiłeś, tak? Czyli działam pod przymusem. Moja wola nie jest tożsama z jej manifestacją. Po łacinie najczęściej tę manifestację określa się terminem verba, słowa, no bo najczęściej manifestujemy mówiąc coś, a jeszcze częściej mówiąc w sposób formalny, dokonując kontraktu stypulacji, czy takiego specjalnego zobowiązania się za pomocą pytania i odpowiedzi, czy obiecujesz dać mi 1000? Tak, obiecuję. Pamiętacie, odwołaliśmy się już do stypulacji w poprzednim odcinku, kiedy tłumaczyliśmy, co to jest edykt. No i wreszcie jeszcze jedna kwestia, która ten obraz rozwija, to interpretacja woli. No, wszystko w porządku, kiedy sam zainteresowany czy sama zainteresowana mogą powiedzieć, ja tak naprawdę tego nie chciałem zrobić, czy tego nie chciałam zrobić. Działałem pod przymusem, pod podstępem drugiej strony, bo się pomyliłam i tak dalej. Ale co wtedy, kiedy nie ma już działającego, nie ma już aktora, bo umarł albo przestał móc się komunikować ze światem zewnętrznym. Jak interpretować w takim razie wolę ujawnioną w ten czy inny sposób? Ja będę do tego problemu wracał w następnych odcinkach, a dzisiaj tę kwestię zawężę, przywołując słynny problem z prawa rzymskiego, mianowicie causa curiana. Causa curiana, czyli sprawa kuriusza, to taka historia, która na pewno się wydarzyła naprawdę w roku 93 przed naszą erą. Toczył się spór prawny pomiędzy Marcusem Coponiusem a Manniusem Curiusem. O co chodziło? Przodek Marcusa Coponiusa sporządził testament, w którym to ustanowił dziedzicem swojego majątku nieurodzonego jeszcze potomka, można to zrobić, no to nasciturus proem nato habetur, nasciturus uważany jest za urodzonego, jeśli chodzi o jego korzyści, a na wypadek, gdyby ten nasciturus umarł, nie osiągnąwszy pełnoletności, ustanowił dla niego substytuta, czyli zastępcę jako spadkobiercę właśnie Manniusa Curiusa. No, czyli klauzula testamentowa wygląda jakoś tak, niech moim dziedzicem będzie mój nienarodzony jeszcze syn, a gdyby umarł przed objęciem tuteli swojej własnej osoby, wtedy niech będzie moim dziedzicem Manius Curius. Po śmierci testatora okazało się, że jego żona w ogóle nie była w ciąży. No i dziecko się nigdy nie urodziło. A Marcus Coponius, który był dziedzicem ustawowym, wystąpił o objęcie spadku. Manius Curius z kolei chciał pokazać, że ten testament jest jak najbardziej ważny. No i odbyła się wielka batalia prawna, angażująca w to największy autorytet prawny ówcześnie, Quintus Mucius Scaevola, ten wielki jurysta republikański, którego Państwu przedstawiałem na poprzednich zajęciach. On reprezentował Coponiusa, ale reprezentował również formalizm w podejściu do prawa. Tak, jeżeli w testamencie jest napisane, jeżeli dziecko nie dojdzie do skutku, to znaczy, że zakładamy, że dziecko się urodzi. Dopiero wtedy dziedzicem ma być ta podstawowa osoba, a Crassus, wielki bogacz skądinąd, reprezentujący Manniusa Curiusa, twierdził, że trzeba poszukiwać prawdziwej woli spadkodawcy. A jego wolą było, że w pierwszym rzędzie majątek powinien dziedziczyć jego potomek, ale gdyby go nie było, to miałby objąć ten majątek właśnie Manius Curius. Nie było go z jakiegokolwiek przyczyny, to znaczy urodziłby się i umarł przed dojściem do pełnoletności, albo w ogóle się nie urodził, no bo okazałoby się, że ciąża nie zakończy się zdrowym urodzeniem, albo w ogóle kobieta nie byłaby w ciąży.
ta sprawa jest takim symbolicznym odwrotem od czytania wyłącznie zewnętrznej manifestacji naszej woli do poszukiwania rzeczywistego znaczenia aktów, których dokonujemy. No i otwiera drogę do daleko interpretacji, jeśli, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo spadkowe. Otwiera to nam kolejny problem, o którym już dzisiaj więcej nie powiem, tylko wrócę do niego w kolejnych odcinkach, ale który już zaznaczyłem tydzień temu, nie, dwa tygodnie temu, mianowicie problem wady oświadczenia woli. Co wtedy, kiedy nasza wola odpowiada manifestacji tej woli, werba i voluntas się zgadzają, ale nasza wola była wolą niesamodzielną, no bo zostaliśmy do aktu zmuszeni albo doprowadzeni do działania poprzez podstęp, albo działaliśmy pod wpływem błędu. Tak? Czy przypadkiem to nie wpływa na ważność czynności prawnej? Będę się do tego dalej odnosił. Sami Rzymianie nie tworzą, jeszcze raz podkreślę, tej klasyfikacji, gdzie mówią o tych zjawiskach, ale nigdy ich nie teoretyzują. I wreszcie ostatnia rzecz tego wstępu i myślę, że już będziemy mogli przejść dalej do zajmowania się prawem osobowym, a naszkicowany siatka pojęciowa pozwoli nam lepiej te kolejne odcinki poznawać. Pod koniec prawa osobowego wrócę do tego tematu raz jeszcze i jeszcze raz podsumuję już z przykładami konkretnymi to, co dzisiaj tak szkicowo określę. No taki najbardziej podstawowy podział czynności prawnej. Mamy zatem pierwszym podstawowym podziałem podział czynności prawnej na ważne i nieważne. Ważne no to takie, które mają skuteczność, są zgodne z prawem i są skuteczne również w związku z tym. Czynności nieważne będą nieważne dlatego, że są niezgodne z prawem, prawda? Albo dlatego, że będą miały wadę w sobie zawartą, na przykład podstęp drugiej strony, albo groźbę, albo błąd działającego. Dalej, czynności ważne dzielą się na takie, które są skuteczne, nie mamy niczego problemu, myślę, że wszyscy to rozumiemy, i takie, które są owszem ważne, ale z jakichś powodów nie mają skuteczności. I wreszcie, pomiędzy czynnościami skutecznymi i nieskutecznymi pojawią się takie, które nazywam, trochę tłumacząc z angielskiego termin voidable, czynnościami wzruszalnymi. To są czynności, które są ważne i są skuteczne, ale osoba obciążona nimi może doprowadzić do ich unieskutecznienia, czyli podważyć, wzruszyć ich podstawę. Takie czynności będziemy obserwować zwłaszcza w przypadku obrotu, w którym biorą udział osoby z jakichś powodów ograniczone w swoim działaniu, na przykład osoby, które nie osiągnęły jeszcze pewnego określonego wieku, w którym sztywnie przyjmowano, że ma się już pewne doświadczenie prawne. Ich czynności są ważne, ale będzie można się od ich skutków uchylić. No dobrze, to teraz po tym ekskursie przechodzimy do zdefiniowania pojęcia osoby i jej przez to statusu w prawie rzymskim. I w taki klasyczny rzymski sposób zastosujemy do tego zabiegu, do tego celu zabieg definiowania przez podział. Otóż osoby dzielą się ze względu na swój status wolności, na status obywatelski i status rodzinny, czyli jaką pozycję zajmują w rodzinie. Każda osoba ma określony status wedle tych trzech czynników, a ten status z kolei mówi o tym, jak bardzo, po pierwsze, czy mogą być podmiotami praw czy obowiązków, a po drugie, czy z tych praw i obowiązków do pewnego stopnia mogą też korzystać. Po pierwsze, status wolności. Można być albo wolnym, albo niewolnikiem. Oczywiście niewolnicy to nie ludzie,
to rzeczy, w związku z tym nie mogą być podmiotami praw i obowiązków i w zasadzie nie powinniśmy się już więcej nimi zajmować. Ale jak się okaże, niewolnicy mają też swój umysł, swoją wolę i w związku z tym będą mogli wywoływać skutki prawne dla swoich właścicieli. W tym celu będziemy musieli się tej kategorii przyjąć. Istnieje wreszcie w tym czystym podziale na binomicznym kategoria osób, które zacierają granice podziału. Półwolni. To tacy, których pamiętamy z ustawy 12 tablic sprzedani, to tacy, którzy oddali się w nexum drugiemu obywatelowi rzymskiemu, żeby zabezpieczyć wypełnienie zobowiązania. To tacy, którzy świadczą zbliżone do niewolniczych usługi w szkole gladiatorskiej czy w podobnych tego typu miejscach auktorati. To tacy, których Rzymianin wykupi od wrogów i oni odpracowują u niego, będąc w domu, ten okup, który został za nich zapłacony. I wreszcie taki człowiek, który jest głęboko przekonany, że jest niewolnikiem, będąc tymczasem osobą wolną. Człowiek wolny, który w dobrej wierze świadczy usługi jako niewolnik. Dalej mamy podział ze względu na obywatelstwo. To bardzo istotne ze względu na tą podstawową zasadę stosowania prawa obywatelskiego lub nie. Mamy obywateli i cudzoziemców. Ale żeby nie było bardzo prosto, mamy też kategorię osób, które są bardzo do obywateli zbliżonych. To Latyni, ci najbliżsi etnicznie, językowo, kulturowo mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego. Ich łączą z Rzymianami szczególne więzy, prawo, mogą korzystać z niektórych aspektów prawa obywatelskiego i wzajemnie Rzymianie mogą korzystać z niektórych aspektów latyńskiego prawa obywatelskiego w poszczególnych miastach latyńskich. Oraz kategoria Latynów juniańskich, którzy z Latynami nie mają nic wspólnego poza nazwą, a są to szczególnie wyzwoleni niewolnicy, którzy nie uzyskali pełnej wolności. Wrócę do tej kategorii jeszcze za chwilę. I wreszcie, jeśli chodzi o status rodzinny, mamy podział na tych, którzy są panami majątku w rodzinie, to są osoby swojego prawa, sui juris, i te osoby w rodzinie, które są zależne od władzy innej osoby, to są osoby obcego prawa, innymi słowy po łacinie alieni juris. Osobą sui juris jest pater familias, osobami alieni juris są osoby, które wchodzą pod jego władzę. Teraz zajmiemy się pierwszym podziałem osób, tym najbardziej podstawowym, czyli podziałem na wolnych i niewolników. I najprościej tak naprawdę powiedzieć, kim są niewolnicy, żeby potem oddzielić osoby wolne, bo tych jest znacznie więcej. Nazwa prawdopodobnie bierze się od czasownika servare, to znaczy tyle co zachowywać. No to od razu wskazuje, skąd się niewolnicy biorą. Oni oryginalnie to są ludźmi pochodzącymi z podbitych państw, miast w trakcie wojny, albo złapani przez piratów i sprzedani potem w niewolę. Drugim źródłem pochodzenia niewolników jest urodzenie z matki niewolnicy, zgodnie z zasadą taką, którą jeszcze będziemy eksplorować więcej w następnych odcinkach, że zgodnie z prawem narodów dziecko dziedziczy status matki. Wreszcie można się stać niewolnikiem w szczególne sposoby, mianowicie, jak wiecie, tablica trzecia przewiduje sprzedaż za granicę niewypłacalnych dłużników. No i nexum to szczególna gwarancja osobista wypełnienia zobowiązania, przewiduje popadnięcie w niewolę takiej osoby, a przecież to nie jest taka stuprocentowa niewola, tylko ten stan nexum, pół wolności, pół niewoli, do czasu spłaty zobowiązania. Ta niewola, ten rodzaj nabycia stanu niewolnego kończy się w roku 326 przed naszą erą. Lex Poitelia Papiria znosi niewolę za długi. Podobny zresztą zabieg odbył się półtora wieku wcześniej w Atenach, tak zwane wstrząśnięcie, słynne wstrząśnięcie długów Kleisthenesa.
Można stać się jeszcze niewolnikiem, będąc skazanym wyrokiem sądu karnego, wyrok ad metalla, czyli do pracy w kopalni, ale też do pracy, do walki na arenie, też ogólnie do innych prac hańbiących na rzecz państwa. No i wreszcie w taki sposób najbardziej chyba egzotyczny i myślę, że najmniej stosowany, ale z różnych względów istotny, do którego wrócimy na mocy uchwały Senatu inspirowanej pewnie przez Klaudiusza albo za każdym razem za jego panowania, Senatus Consultum Claudianum, które stwierdzało, że kobiety współżyjące z niewolnikami bez zgody właścicieli tych niewolników, kobiety wolne, stawały się niewolnicami właścicieli swoich partnerów. To oczywiście nie jest to żaden szczególny sposób nabywania statusu niewolniczego, tych przypadków nie było bardzo dużo, ale mówi tylko o tym, że jak ustawodawca rzymski chce kontrolować przede wszystkim kobiety, seksualność kobiet w tej mierze. Niewolnikiem też można przestać być w sposób wyzwolenia. Prawo rzymskie odróżnia trzy, a potem dochodzi jeszcze w prawie poklasycznym czwarty sposób formalnego wyzwolenia. Macie na zdjęciu płaskorzeźbę przedstawiającą prawdopodobnie akt wyzwolenia właśnie, z jednym już wyzwolonym niewolnikiem, a drugim właśnie, którego mają wyzwolić. Podstawową formą wyzwolenia niewolników jest rytuał injure cessio, czyli manumissio vindicta. Otóż człowiek zaufany, który chciałby współpracować z właścicielem niewolnika, żeby go wyzwolić, fałszywie będzie przed urzędnikiem ludu rzymskiego stwierdzał, że dany człowiek jest wolny. Tak? Pamiętacie rytuał injure cessio, o którym omawialiśmy dwa tygodnie temu. No a jego prawdziwy właściciel nie zaprzeczy tej tezie albo nawet potwierdzi i wtedy niewolnik dokona, przepraszam, urzędnik dokona aktu adjudicatio, aktu addictio, przejęzyczyłem się, czyli oświadczy, że taki niewolnik jest człowiekiem wolnym. I to dokładnie widać na naszym zdjęciu. Widzicie, właściciel niewolnika, tego klęczącego, nadal ma w ręku kij, to jest vindicta. Człowiek wyzwalający, proszę, ma w ręku kij, to jest vindicta. No i on dotyka niewolnika kijem i mówi: oto ja twierdzę, że ten tutaj, jakkolwiek by się nazywał, jest człowiekiem wolnym wedle prawa kwirytów. Przy braku sprzeciwu lub potwierdzeniu właściciela następuje wyzwolenie. Niewolnicy już wyzwoleni i ten, który jest wyzwalany, mają na głowie szpiczaste czapeczki. To są czapeczki trochę, nie wiem, czy Państwo jeszcze smerfów oglądali, jak takie smerfowe czapeczki, czapki frygijskie, to jest czapka wolności. Ona jest symbolem wolności jako przymiotu każdego człowieka, no i stąd też staje się symbolem rewolucji francuskiej, jeśli tylko pamiętacie ten słynny obraz o wolności prowadzącej lud na barykady, to półnaga kobieta ma na głowie czapkę frygijską jako symbol wolności. Drugi sposób wyzwolenia to jest zapisanie niewolnika jako wolnego obywatela w czasie cenzusu obywatelskiego. Cenzus, no ale to trzeba czekać, aż się ten cenzus odbędzie. Wreszcie można wyzwolić niewolnika w testamencie, tak wprost, taki niech będzie wolny, jak i prosząc spadkobiercę, żeby wyzwolił w naszym imieniu niewolnika. Proszę cię, mój spadkobierco, byś tego i tego wyzwolił, dał mu wolność. Różnica jest taka, że w pierwszym przypadku patronem niewolnika staje się już zmarły, w związku z tym obowiązki wyzwoleńca są mniejsze, a w drugim przypadku tym patronem jest spadkobierca. W czasach poklasycznych istnieje forma wyzwolenia w kościele przed biskupem. To, co jest absolutnie znacznie bardziej ważne niż te trzy czy cztery formy formalnego wyzwolenia, możecie Państwo się nauczyć lub nie, nie mam jakby wielkiego wymagania, to jest skutek wyzwolenia i on jest absolutnie unikatowy dla całego Śródziemnomorza. Otóż formalnie wyzwolony rzymski niewolnik czy niewolnica otrzymują obywatelstwo rzymskie, stają się pełnoprawnymi obywatelami rzymskimi z pewnymi ograniczeniami w prawie publicznym, to znaczy nie mogą kandydować na pewne urzędy, ale na przykład mają pełne
czynne prawa wyborcze. Pyta Dominik, w jakich okolicznościach dochodziło do wyzwolenia niewolników. Najczęściej to zależy od sytuacji i od rodziny. Bardzo często wyzwala się po prostu z wdzięczności swoich, nie wiem, piastunów czy nauczycieli. Może w czasach zaawansowanej już gospodarki związanej z pracą niewolników przyjmuje się zwyczaj, że tacy niewolnicy mogą zbierać na swój wykup i oni się wykupują i wtedy, choć to oczywiście z punktu widzenia jest absurdalne, bo wszystko, co oni nazbierają, de facto jest już własnością pana, no, ale mogą zawrzeć taką nieformalną umowę ze swoim właścicielem, że jak pomnożą odpowiednio dużo majątek, to będą wyzwalani. Bardzo często się wyzwala w stosunku do niewolników, którzy walczą na arenie, takich wybitnych gladiatorów się będzie wyzwalało. Także możemy domyślać się, często dochodzi do wyzwoleń z okazji jakichś uroczystości, żeby podkreślić charakter. Sulla wyzwolił kilka tysięcy swoich niewolników po to, żeby stali się jego głosującymi w wyborach. W czasie, kiedy doszło do klęski nad jeziorem Trazymeńskim pod Kannami i armia rzymska została zdecymowana praktycznie, wyzwolono wielu państwowych niewolników po to, żeby wcielić ich do armii rzymskiej, więc tych okoliczności jest bardzo różnie. Ale zasada jest zawsze taka sama. Wszyscy oni mają pełne obywatelstwo rzymskie. Otrzymują również imię takie, które świadczy o ich obywatelstwie. No i druga sposób wyzwolenia to jest wyzwolenie nieformalne. Podręczniki wyróżniają trzy sposoby, albo to w liście powiemy o kimś, że jest człowiekiem wolnym, albo zaczniemy traktować niewolnika wobec naszych przyjaciół jako osobę wolną, albo usadzimy go ze sobą przy stole, właściwie położymy, bo jak wiecie w starożytności, znaczy Rzymianie w każdym razie spożywają posiłki półleżąc. To znowu nie ma znaczenia, istotne jest co to oznacza, te wszystkie trzy gesty. Po prostu traktujemy niewolnika jako osobę wolną. Przy czym takie wyzwolenie nie daje pełnego obywatelstwa, nie daje pełnych praw, a tylko faktyczną wolność. I w momencie, kiedy się właścicielowi odwidzi, no to może tę wolność z powrotem zabrać. To czyni niewolników tego rodzaju narażonych na każdy kaprys pana. Wczesny pryncypat wprowadza ograniczenia wyzwolenia niewolników. Dwie ustawy, Lex Fufia Caninia, która wprowadza ograniczenie liczby niewolników, których można wyzwolić w testamencie, i Lex Eliasencia, która pozwala wyzwolić niewolników nie młodszych niż 30 rok życia przez wyzwalających nie młodszych niż 20 rok życia. Chodzi o to, żeby do tych wyzwoleń dochodziło w sposób masowy, żeby zachować, żeby zatamować dopływ niewolników do obywatelstwa rzymskiego. Co ciekawe, naruszenie przepisów Lex Eliasencia też daje połowiczną wolność, daje tą faktyczną wolność, która zwykle była udziałem niewolników wyzwolonych formalnie, nieformalnie. Od Lex Junian Urbana, powiedzmy z roku 19 naszej ery, pojawia się nowa kategoria wyzwoleńców, tych, którym nadano obywatelstwo w sposób nieformalny albo tym, którym nadano obywatelstwo wbrew przepisom Eliasencja, czyli wyzwolono młodszych niż lat 30 albo przez osobę, która jest młodsza niż 20-letnia. Oni otrzymują pełną wolność do czasu, kiedy żyją, a w chwili śmierci zostają przywróceni do stanu niewolniczego i cały ich majątek przypada ich panu. Czyli przynajmniej ta ustawa reguluje za czasu życia takich nieformalnie lub nieprawnie wyzwolonych niewolników ich status, że są bezpieczni od strony pana. Pyta Przemek, czy August nie nałożył podatku na wyzwalanie? Podatek istnieje, vicessi ma tak, czyli 1/20 dotyczy tak spadków, jak i wyzwoleń i trzeba go zapłacić. Często w testamentach, kiedy mamy wyzwolenie testamentowe, pojawia się też informacja czy polecenie, żeby to spadkobierca, a nie niewolnik płacił podatek od wyzwolenia. Pozwolę sobie skończyć jeszcze dwie minutki i już Państwa zostawiam. Latyni juniańscy dość łatwo mogą przyjść do pełnego obywatelstwa.
działając tak na rzecz społeczności, najprościej jest po prostu odchować roczne dziecko dowolnej płci. Tutaj macie Państwo na zdjęciu taką tabliczkę, która potwierdza urodzenie się i wychowanie, odchowanie do pierwszego roku życia córki zrodzonej przez Zlatyna Juniańskiego. Zarejestrowanie takiej córki jako obywatelki rzymskiej powoduje również nabycie wstecznie obywatelstwa rzymskiego przez jej ojca i matkę, jeśli ona była Latynką, a również przez ojca nabycia patria potestas, władzy ojcowskiej nad takim urodzonym dzieckiem. Ale też nie tylko dzieci można było sobie spłodzić i odchować. Służba w służbach porządkowych w Rzymie, takich jak straż pożarna, czy taki rodzaj milicji trzymającej, czy straży miejskiej, zorganizowanie młynu, który by, czy praca przy produkcji chleba rozdawanego w Rzymie, czyli wybudowanie młyna czy transportu zboża do Rzymu powodowały również nabycie przez Latynów Juniańskich pełnego obywatelstwa rzymskiego, czyli z pełnymi prawami spadkowymi ich własnych dzieci. No i ostatnia rzecz, na którą już troszkę tak Przemek dopisał, jeszcze 1/20 vicessima, to jest 1/20 wartości niewolnika, czy też jedna, ale to jest ten sam podatek, który się też od spadków nakłada. Nie jestem pewien, czy to August nakłada ten podatek, przyznam panu szczerze, muszę to sprawdzić. Wydaje mi się, że on po prostu funkcjonuje już wcześniej, ale na pewno w czasach pryncypatu istnieje i na pewno jest wpłacany do fiskusa, a nie do aerarium, czy do skarbca republikańskiego. Ostatnie może, bo to moglibyśmy zrobić w ogóle całe półroczne zajęcia o tym, o doli niewolników. Trochę już o tym mówiłem, dlaczego są, odpowiadając na pytanie Dominika, dlaczego oni są wyzwalani. Czy to dobrze, czy źle być niewolnikiem? No generalnie niedobrze, no bo wolność ma największą wartość, ale pomiędzy niewolnikami istnieją wielkie różnice. No jest różnica między niewolnikiem, który nosi coś takiego, to jest obroża zbiegłego niewolnika, czy takiego niewolnika, który może uciec, i tu jest napisane: złap mnie, ponieważ uciekłem, i zaprowadź mnie do Flory, do miejsca, które nazywa się Tosores. Znamy takich zabytków sporo. No i taką ozdobę, która nosiła z kolei niewolnica i którą znaleziono na szczątkach kobiecych w Herkulanum po wybuchu, po odkopaniu tego kawałka zasypanego przez popiół wulkaniczny z Wezuwiusza. Tam jest napisane Dominus Ancille, czyli pan dla swojej niewolnicy. No ta niewolnica na pewno miała bardzo wysoką pozycję w domu, pewnie była konkubiną pana. Niewolnicy w takim komediowym przedstawieniu jeszcze u Plauta, czyli na przełomie III i II wieku naszej ery, przedstawiani są przeważnie jako osoby sprytne, znacznie mądrzejsze niż ich panowie i generalnie biorący udział w dość aktywnie w życiu społecznym swoich rodzin niewolniczych, swoich rodzin. Także ta stosunek do niewolników w zasadzie bardzo był zależny od tego, co oni robili, jakim byli, jakiej pracy byli przeznaczeni. No i też zaczął się powoli zmieniać pod wpływem przejmowanych przez Rzymian filozofii stoickiej mniej więcej od pierwszego wieku przed naszą erą, a zwłaszcza w pismach starszego i młodszego Seneki to się pojawia, że niewolników należy traktować jako żywych, prawdziwych ludzi. To też się przejawia w ustawodawstwie wczesnego II wieku naszej ery cesarskim, gdzie na przykład zmuszani są właściciele zbyt okrutni do tego, żeby niewolników odsprzedawać. Co nie zmienia zasady, że pan w stosunku do niewolnika ma prawo życia i śmierci praktycznie niczym nieograniczone. No dobrze, to może w tym momencie już zatrzymamy się, zwłaszcza, że przedłużyłem ten wykład. Za tydzień ciągniemy naszą obserwację osoby, jej statusu w prawie rzymskim. Opowiemy na pewno o obywatelach i peregrynach, nadawaniu obywatelstwa, a następnie zajmiemy się kwestią statusu rodzin w rodzinie, strukturą rzymskiej rodziny. Zobaczymy, jak wiele czasu nam na to poświęcimy. Mam nadzieję skończyć ten aspekt naszego wykładu w przyszłym tygodniu, a jak nie, to jeszcze kontynuować go za 2 tygodnie. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania?
No to jeśli Państwo nie mają, to życzę Wam dobrego tygodnia. Proszę uważajcie na siebie i widzimy się już za dwa, za kolejny tydzień. Oczywiście, gdybyście Państwo mieli potrzebę skontaktować się ze mną wcześniej, to zapraszam do wysyłania maili. Możemy się umówić na Zooma i też omówić jakieś kwestie, które się pojawiły na zajęciu.